A więc tak, kobiety będą miały wyższą fizyczność od wielu mężczyzn w EA Sports FC24. Spore nowości w trybie kariery w EA Sports FC24, które na pewno wam się spodobają. A więc cześć, jestem Kuba i witam was w kolejnym odcinku z newsów oraz ciekawostek ze świata EA Sports FC24. Jeżeli takie odcinki ci się podobają, to zostaw łapkę w górę oraz subskrypcję, no i standardowo dobijamy 400 łapek w górę i wtedy będzie naprawdę bardzo fajnie, a ja już teraz nie przedłużam i przechodzimy do odcinka. A jeszcze czasem na początku chciałem was zaprosić do nowego sponsora mojego kanału, czyli Instant Gaming. Generalnie Instant Gaming to jest strona, gdzie kupicie wiele gier w naprawdę bardzo niskich cenach, jak widzicie sami teraz, a do tego macie nowe EA Sports FC24 w naprawdę bardzo fajnej cenie. Tutaj na górze wpisujemy EA Sports FC24 i mamy tutaj gierkę, która jest tańsza aż o 24% i kosztuje 338 zł. Więc jeżeli chcecie przeoszczędzić przy kupieniu nowej gry od EA, to serdecznie wam oczywiście polecam. Do tego na Instant Gaming mamy także wsparcie 24/7, co jest według mnie naprawdę bardzo dużym plusem. I wydaje mi się, że deal naprawdę bardzo fajny, bo wy kupujecie sobie grę w niskiej cenie, a także pomagacie w rozwoju mojego kanału, więc jeżeli chcecie kupić nową grę od EA, to serdecznie polecam wam Instant Gaming. A pierwsza ciekawostka mówi nam o tym, że już w przyszłym tygodniu zobaczymy pierwsze, no pewnie screeny, pierwsze osoby dostaną betę EA Sports FC24. Jeżeli ty, drogi widzu, chcesz odcinek, żebym nagrał, jak dostać taką betę, bo jest to o wiele prostsze niż kilka lat temu jeszcze, kiedy betę dostawali tylko pro playerzy, to oczywiście napiszcie, dajcie znać w komentarzu, a ja wam to oczywiście powiem. No cóż, beta według mnie zawsze spoko, tam overale są jeszcze stare z FIFA 23 oczywiście, aczkolwiek są już nowe tryby, można sobie wszystko testować, gameplay i tak dalej. Więc uważam, że jeżeli ktoś dostanie, to naprawdę bardzo fajna rozrywka i można się fajnie sprawdzić i zobaczyć, jak ta gra wygląda. Ja osobiście tylko raz w życiu dostałem betę i to już jakiś czas temu, aczkolwiek no liczę, że teraz też się uda, no ale wiemy, że tutaj może się tylko na liczeniu zostawić, ale jak można to wszystko dostać, to napiszcie oczywiście w komentarzu, to napiszcie, czy chcecie, żebym wam taki odcinek także nagrał. No i cóż, betę zobaczymy w przyszłym tygodniu, czy już raptem za kilka dni. Tak, i kolejną ciekawostką jest to, że zobaczyliśmy, jak będą wyglądać animowane karty w EA Sports FC24, tutaj na przykładzie karty UEFA Champions League Hero. Te widzimy tutaj, błyskawice będą się cały czas pokazywały i będą animowane, więc o to mogą mniej więcej chodzić właśnie z kartami animowanymi. Więc uważam, że także bardzo fajnie, bardzo ładnie to wygląda. Zobaczymy, czy to będzie przy większości kart, czy tylko przy jednak tych wybranych. Ja uważam, że naprawdę no pomysł z tym jest genialny i bardzo fajnie, że jej poszło w coś takiego, gdyż jest to jakieś urozmaicenie, taka można powiedzieć, że zmiana kosmetyczna, ale bardzo fajna dla oka. No i mi się wydaje, że jej na przykład wybrane karty będą tylko animowane, to mogą być one o wiele droższe, bo wiemy, jak jest często z kartami, gdzie piłkarz ma jakieś fajniejsze zdjęcie, no i wtedy to już jest ogólnie droższa karta, więc zobaczymy, czy tak samo będzie i z tymi kartami w EA Sports FC24, ale jeżeli jeszcze postacie na kartach by się mogły ruszać, to byłoby to coś naprawdę świetnego, no ale chyba tutaj pozostaną tylko marzyć, ale tak to będzie mniej więcej wyglądało, jak widzicie teraz na ekranie, te wszystkie tutaj elementy będą ruchome, więc no bardzo fajnie jej to rozkminiło, no i dajcie znać w komentarzu, co wy o tym oczywiście sądzicie. No i teraz przechodzimy do tego, co wielu osobom się w ostatnich czasach nie podoba. Niektórym się podoba, niektórym nie. Aczkolwiek tak będą wyglądały karty z Ligi Arabskiej w EA Sports FC24. I mamy tutaj Ronaldo, Saint-Maximin, Mahrez, Milinkovic-Savic, Fofana, Kante, Telles, Koulibaly, Fabinho, Mendy. No i tutaj kolega na prawej obronie, którego raczej najmniej tej kojarzymy. No cóż, w obecnym czasie dużo piłkarzy przechodzi właśnie do Ligi Arabskiej i troszkę to boli, że naprawdę dużo jakościowych piłkarzy odgrywalnych pod FIFA, jak na przykład tutaj Mahrez, Fofana, Koulibaly, no przechodzą jednak do Ligi Arabskiej. Jest to trochę smutne, ale wydajcie znać w komentarzu, bo mnie to bardzo ciekawi, czy będziecie używali kart właśnie z Ligi Arabskiej w EA Sports FC24 i pomyślmy teraz o tym, jak taki na przykład Al-Owairan będzie grywalny i jak będzie można go fajnie połączyć, więc tutaj uważam, że jest to naprawdę no na duży plus, więc no to będzie spoko, aczkolwiek no coś czuję, że ta liga może być naprawdę mocno OP w EA Sports FC24, gdyż wielu zawodników tam przechodzi marketingowo i tak dalej. No jednak widzimy, że ten ruch nie Ronaldo, tylko Grzegorza Krychowiaka, który zmienił tą ligę, no poszedł mocno do przodu. No i teraz takie są tego wszystkiego oczywiście efekty, więc ja czekam na wasze zdania na temat ogólnie Ligi Arabskiej oraz o tym, jak widzicie te karty. Czy według was piłkarze przechodzący do Ligi Arabskiej powinni mieć niższe overale, przez to, że jednak jest to mniej atrakcyjna liga niż ogólnie Ligi Europejskie, jak tutaj piłkarze przychodzą na przykład z Premier League albo z Ligi Włoskiej, Francuskiej, no to jednak różnica jakaś jest, więc na wasze zdanie czekam w komentarzu. No i jestem bardzo ciekawy, ja ogólnie uważam, że no szkoda, bo jednak no, ligi europejskie są ciekawsze i może to zabrać troszkę prestiżu jednak tym najlepszym ligom, no właśnie w Europie.
I tak, zobaczyliśmy nowe karty Food Hero, które zobaczymy w eSportsce w C24, a kiedy ja to nagrywam, już wyszły nawet niektóre potwierdzone. Kartami Food Hero nowymi będzie Kompany, Schneider, Rosicki, Berbato, Frize, Kanu, Giuli, Francescoli, Rui Costa, Litmanen oraz Alex Scott. Oczywiście Rui Costa oraz Litmanen to są ikony, które dostaną teraz Food Hero. Jeżeli chodzi o te karty tutaj, to mi się wydaje, że Kompany, Schneider, Berbatov, Rosicki, no generalnie wiemy, że czasami karty Food Hero są o wiele ciekawsze. Tutaj generalnie nie ma nic o Ramiresie, aczkolwiek z tego co widziałem na Twitterze jeszcze dzisiaj, to ma być on już pokazany w tym jakby trailerze nowych kart Food Hero. Widzimy tutaj generalnie, to jest bardzo fajnie wszystko pokazane. Zobaczymy, czy będzie jakaś pierwsza polska karta, tutaj już potwierdzona w jej FC24, aczkolwiek jak wiemy szanse są zapewne na to mizerne, aczkolwiek no to byłoby to naprawdę bardzo ciekawe i byłoby naprawdę bardzo fajnie. No ale czy tak będzie, to no zobaczymy, ale no nie wiadomo, czy to nie są tylko marzenia, ale no tak się prezentują te karty. Wy napiszcie, którą wy oczywiście najbardziej będziecie czekać, ja chyba jednak ktoś z dwójki Kompany albo właśnie Wesley Schneider, bo Kompany może być naprawdę bardzo mocnym środkowym obrońcą, no i wydajcie znać, co o tym sądzicie. I tak, jeżeli mówimy także o zawodnikach, to mamy nowe skany twarzy w eSportsce w C24 i m.in. piłkarzami, którzy je dostali. Jest to Haaland, Vinicius, Rodrigo, Erling Militao, Marquinhos, Fekir, Kamavinga, Chouameni, Rashford, Saka, Grealish, Foden, Madison, Reece James, Alexander Arnold, tam jeszcze De Bruyne ukryty w tym. Aczkolwiek, no cóż, zobaczymy jak to będzie wyglądało z tymi twarzami. Wiemy, że na przykład Haaland ma bardzo mocno wzorowaną twarz w eSportsce w C24, co widzieliśmy po wielu naprawdę trailerach, więc może to wyglądać ciekawie. No cóż, jeżeli piłkarz ma bardziej realną twarz, to według mnie przyjemniej się gra tak naprawdę, bo wygląda to lepiej i tak dalej, więc no tutaj jest według mnie to jak największy plus. Wydajcie znać, co o tym sądzicie, aczkolwiek jeżeli naprawdę większość piłkarzy miałoby jeszcze lepsze te twarze, bardziej realne, to byłoby na plus, ale aczkolwiek duży plus za to, że właśnie idą taki realizm, bardziej dopracowywanie od strony graficznej, bo jednak wiemy, że to także jest ważne, no i każdy, kto mniej więcej siedzi w temacie, wie, że może być to naprawdę fajny plus przy cieszynkach, bo wiemy, że tak naprawdę kiedy gra mecz, to tych twarzy aż tak nie widzimy, aczkolwiek no takie drobne to ale są także ważne i fajnie, że właśnie eSports będzie o to dbało. I tak, dostaliśmy przeciek, można powiedzieć, jak może wyglądać animacja otwierania paczki w eSportsce FC24. Widzimy tutaj od tej strony, mamy coś takiego EA FC, pokazuje nam się pozycja, flaga oraz klub. Tutaj jeszcze widzimy, że jest to prawdopodobnie Messi, dokładnie, jest tak to karta Once to Watch i tak się może ona prezentować. No cóż, zobaczymy, czy tak będzie faktycznie. Tutaj jeszcze mieliśmy nawet otwartą paczkę, aż sobie to przytrzymam. Mamy Messiego, jest Harry Kane, Buffon, drugi raz Van Dijk, Pogba, no tej karty to nie ciężko powiedzieć, czy to będą takie potwierdzone w 100% to jest, aczkolwiek wiele osób to wrzucało na Twittera, więc mi się wydaje, że i tak warto to dodać. Jeżeli taka animacja byłaby w całości, to byłoby coś naprawdę spoko, no bo naprawdę wygląda to bardzo ładnie, co najważniejsze też estetycznie, więc no fajna taka nowa też animacja, bo no jednak te animacje co roku się praktycznie zmieniają, ale często to był ten sam tak naprawdę zamysł, tylko troszkę inaczej przedstawione, no więc ja uważam, że naprawdę to także wygląda bardzo ciekawie, no i z każdym momentem ten hype jednak na eSports FC24 rośnie. Nie ma co według mnie nawet mówić, że nie, bo wygląda to wszystko no po prostu wyśmienicie, no i nawet takie drobne rzeczy cieszą, a to oznacza, że gra może być naprawdę bardzo fajna oraz nasze oczekiwania co do takiej gry mogą być także bardzo duże, no i tak w 100% oczywiście będzie, więc cóż, tutaj nic więcej chyba dodawać już nic nie trzeba, więc wy napiszcie także, co o tym sądzicie. No i tak, dowiemy się także w tym tygodniu o trybie kariery, gdzie zobaczymy między innymi nowych agentów piłkarskich. Będzie także ceremonia złotej piłki, będzie także będzie bus, który będzie jechał z piłkarzami, jeżeli wygrają Ligę Mistrzów, Ligę i tak dalej, co widzimy często właśnie w prawdziwym życiu, kiedy nawet po awansie do Ekstraklasy wiele klubów tak robi. Będzie nowy system właśnie tych agentów piłkarskich, o którym wam mówiłem już wcześniej. Będzie first person camera mode, jednak to nie będzie tylko kamera, tylko będzie ogólnie w karierze zawodnikiem. Będzie po prostu od strony, jakbyśmy sami byli tym piłkarzem, widzieli rozgrywkę, co także jest według mnie bardzo ciekawe, więc tutaj też bardzo fajnie i się nie mogę doczekać po prostu, aż to już oczywiście wyjdzie. Oraz będzie manager touchline camera, to też o tym mówiłem kilka odcinków temu, aczkolwiek z tych wszystkich nowych rzeczy, które się dowiemy, to zrobi tutaj taki fajny właśnie zbiór od Donka tych nowych rzeczy. No cóż, no kariera także według mnie może być dopracowana, widzimy takie nawet cutscenki, które będą, mogą być naprawdę bardzo spoko, więc nie pozostało na nic więcej niż tylko chyba czekać na tryb kariery. Wy napiszcie, jakie wy macie zdanie na temat kariery, czy zobaczyliście, zobaczylibyście coś więcej, oczywiście też wiele osób pisało na temat kariery online, no ale jak widzieliśmy jednak ten przeciek na temat kariery online stał się
no nieprawdziwe i tylko się dużo o tym mówiło, ale koniec końców nic z tego nie ma, więc szkoda w tym przypadku, aczkolwiek no wiemy, tutaj są przecieki, a zawsze przecieki się, nie zawsze przecieki się po prostu spełniają, więc no także biorę to no na klatę, więc no co, kariery online nie będzie, ale będą takie rzeczy, które także według mnie są fajne, no i na pewno rozmaicą nagranie w tryb kariery. No i teraz tak, przechodzimy do tego, co troszkę mnie zaintrygowało, patrząc na Twittera, na kilka grupek, o tym, że kobiety będą miały, dużo kobiet będzie miało większą fizyczność od mężczyzn w jej sporcie w C24. Tutaj widzimy na przykładzie, tak ma się prezentować karta Roberta Lewandowskiego, który ma 83 fizyczności, zaś sam Kar będzie miała fizyczność większą od niego. Na przykład Ronaldo będzie miał niższą fizyczność. Wielu piłkarzy naprawdę, no, dobrze zbudowanych, silnych, będzie miał niższą fizyczność od niektórych kobiet w jej sporcie w C24 i to jest, szczerze mówiąc, ciekawe. Oczywiście wiemy, kobiety będą miały swoje overale, aczkolwiek jeżeli mogą grać w jednych składach z mężczyznami, to uważam, że to już w ogóle tracimy realizm takiej gry i tak naprawdę to nie ma żadnego sensu, no bo szczerze, tutaj patrzymy na fakty, nie ma to nic wymyślonego i nikt nie jest tej, nie ma zamkniętej głowy patrząc na futbol kobiecy, ale no, mi się wydaje, że nawet jeżeli, nie wiem, 5 chłopaków, którzy nie grają w piłkę nożną i 5 dziewczyn, które nie grają w piłkę nożną, wyjdą na zwykły orlik pokopać w piłkę, to i tak będzie według mnie różnica warunków fizycznych, gdyż taka jest po prostu genetyka człowieka, że zazwyczaj no mężczyzna jest silniejszy. Generalnie tak, jeżeli patrzymy na sylwetkę, jeżeli patrzymy na mecze, jeżeli patrzymy na wszystko, no po prostu no ta fizyczność u mężczyzn jednak mimo wszystko musiałaby być wyższa w grze, żeby to po prostu był większy realizm, no, ale widzimy, że jej poszło właśnie w tą stronę, gdzie na przykład no za niedługo się dowiemy, że taka sam Kerr będzie przepychała na przykład na boisku między innymi Van Dijk'a, czy także Ramosa, Rubena Diasza i to może troszkę realizmowi odebrać. Generalnie ja na początku byłem, nie miałem jakiegoś nastawienia, jeżeli chodzi o kobiety w Ultimate Team, bo według mnie zawsze jest to jakieś urozmaicenie, no ale uważam, że nie powinno być to na takim poziomie, że naprawdę na przykład wiele piłkarek będzie miało taki sam overall, gdyż wiemy, jaka jest no, przepaść między futbolem kobiecym a futbolem męskim, no widzimy to na faktach, kiedy widzimy, jak nawet młodsze drużyny grają, no ale cóż, no tak po prostu jej sport w C24 będzie to wyglądało, tak jej zadecydowało i nie mamy to tak naprawdę o to żadnego wpływu, więc no co ja mogę tutaj powiedzieć, to ja tego nie popieram osobiście i według mnie jest to troszkę dziwne, ale jeżeli wy macie jakieś inne zdanie na ten temat, to oczywiście chętnie poczytam i wtedy wejdziemy w jakąś według mnie dosyć spoko dyskusję na dole w komentarzach, więc no cóż, wy napiszcie w komentarzu, co o tym wszystkim sądzicie. Ja mam takie zdanie, jakie wam właśnie przedstawiłem. No i cóż, no i to był ostatni news w tym odcinku. Więc ja wam dziękuję za oglądanie. Mam nadzieję, że odcinek wam się spodobał. Jeżeli tak, to stawcie łapkę w górę pod tym filmem. No i co, słyszymy się już w kolejnych odcinkach na moim kanale. Do usłyszenia i cześć. A jeżeli oglądasz do końca ten odcinek, to napisz w komentarzu Robert Lewandowski. Ja przypnę ci serduszko, żebym wiedział, że oglądasz do końca. Nie mogłem oczywiście o tym zapomnieć. No i cóż, do usłyszenia, jeszcze raz powiem to i cześć.